Top 10 filmów na Wielkanoc. Czekoladowe zające, koszyczki z jajkami i kiełbasą, a także czas spotkań w rodzinnym gronie. Z tym zazwyczaj kojarzy nam się Wielkanoc. Oczywiście w 2020 roku może to wyglądać inaczej niż zwykle. Dlatego dziś zapraszamy Was na top 10 filmów, które warto z tej okazji obejrzeć bezpiecznie w domu. Numer 10. Amerykańscy bogowie. Pierwszy sezon, a zwłaszcza jego ostatnie odcinki, to bardzo ciekawe ukazanie nie tylko religii chrześcijańskiej, ale i samego święta Wielkanocy. Możemy poznać jezuitów wielu ras, ale także personifikację tego ważnego święta. Wielkanoc to piękna kobieta, która próbuje radzić sobie w tym świecie kompletnie owładniętym przez nowych bogów. Aż szkoda, że fantastyczna Christine Chenoweth pojawiła się tylko w jednym odcinku. Numer 9. Zwierzogród. Może to trochę naciągane, że w tym zestawieniu znajduje się film z królikiem, a nie zającem w głównej roli. My jednak uważamy, że każdy powód, aby obejrzeć Zwierzogród, jest dobry. A Judy Hopps, dzielna królicza policjantka, powinna być wzorem dla wielu małych i dużych. Zresztą film opowiada o takich rzeczach jak wiara w siebie, czy o nieocenianiu innych na pierwszy rzut oka. Więc chyba możemy go zaliczyć jako film wielkanocny, prawda? Numer 8. Wielkanocne pacianki. Następny film dla młodszych widzów, choć nie ukrywamy, Looney Tunes to zabawa dla każdego widza, niezależnie od wieku. Jednak nie zawsze można znaleźć czas na oglądanie kilkugodzinnych wielkanocnych produkcji. I w tym momencie cały w pisankach pojawia się królik Bugs, który musi uratować Wielkanoc, bo pewnemu wielkanocnemu zającowi nie za bardzo chce się pracować. Film ma 7 minut, a rozrywka gwarantowana. Numer 7. Strażnicy marzeń. Obiecujemy, to już ostatnia animacja dla dzieci w naszym zestawieniu. Jednak plulibyśmy sobie w brodę, gdyby jej zabrakło. Strażnicy marzeń to w sumie bajka na każde możliwe święto. W głównych rolach występują Święty Mikołaj, Wróżka Zębuszka i oczywiście Zajączek Wielkanocny. Razem z Jackiem Mrozem, trochę zazdrosnym o sławę kolegów, muszą zwalczyć okrutnego mroka, chcącego zawładnąć całym światem. Numer 6. Parada Wielkanocna. Obietnicy dotrzymujemy i opowiemy o klasycznym filmie ze złotego wieku Hollywood. A tam oczywiście znani aktorzy z tamtych lat, czyli Judy Garland i Fred Astaire, zakochują się w sobie w okolicy świąt jako odpowiednio chórzystka i gwiazda Broadwayu. Możecie spodziewać się oczywiście typowej dla tych czasów atmosfery, blichtru i co najważniejsze, pięknych piosenek. My na pewno polecamy! Numer 5. Jesus Christ Superstar. Okres wielkanocny to też czas zadumy, ale kto powiedział, że nie może być ona bardziej na wesoło? Dla wielu produkcja obrazoburcza, inni szanują ten klasyczny musical za jego świeże, ale pełne szacunku spojrzenie na Jezusa. My zaś staniemy po stronie tych, którzy uważają, że do pewnych filmów warto wrócić, niezależnie od miesiąca. A skoro teraz i powód jest dobry, tym bardziej można włączyć. Numer 4. Annie Hall. Jeśli ktoś z Was ma za to ochotę na inteligentną komedię, polecamy Annie Hall. Choć pewnie wielu widzom nie kojarzy ona się z Wielkanocą, to fani tego filmu doskonale wiedzą, że cała fabuła dzieje się właśnie w okolicy tych świąt. A jedna z najważniejszych scen ma miejsce właśnie w trakcie wielkanocnego posiłku z rodziną. Cóż, życzymy Wam trochę bardziej udanego poznania partnera z rodziną w mniej alenowskim stylu. Numer 3. Stalowe magnolie. Następna klasyka kina, której akcja dzieje się w okolicy świąt wielkanocnych. W głównych rolach wystąpiły takie znakomite aktorki jak Shirley MacLaine, Daryl Hannah, gwiazda estrady Dolly Parton i młodziutka Julia Roberts. Filmu chyba nie trzeba nawet specjalnie polecać, w końcu obraz zdobył znakomite recenzje, wiele prestiżowych nagród, co więcej, do dziś jest w pamięci widzów. A Wielkanoc również odgrywa tu swoją istotną rolę. Numer 2. W poszukiwaniu Boga z Morganem Freemanem. Zanim przejdziemy do numeru 1 dzisiejszego top 10, chcemy na chwilę odsunąć się od wspaniałych produkcji opartych na fikcji. Bądźmy szczerzy, nawet my chcemy czasem obejrzeć coś bardziej pouczającego. Na szczęście 3 sezony serialu dokumentalnego z Morganem Freemanem nie tylko mogą wiele nauczyć, ale także pozwalają słuchać głosu tego wspaniałego aktora przez długie godziny. Numer 1. Żywot Briana.
Monty Python zawładnął naszymi sercami dawno temu, dlatego prosimy o założenie wieńca laurowego temu fantastycznemu filmowi komediowemu. Żywot Briana to jedna z najlepszych produkcji brytyjskiej grupy, w której możemy zgłębić tajniki łaciny czy pośpiewać o patrzeniu w kierunku jaśniejszej strony życia. Na te czasy na pewno się przyda. Abyśmy tylko skończyli trochę lepiej niż biedny Brian.